Siemanko, dzisiaj... No i na ch**a przez drzwi psychopatka, ona ja p***a tym góry ściekiem. Siemanko, dzisiaj oceniamy lody ekipy jabłkowe, bo pomarańczowych nie było. Głowy smak, no kurwa. Teraz to zajebiste. I jest ze mną Bocia. No. I los. Trójkąt bermudzki, o! Trójkąt bermudzki, o! Niestety nie było pomarańczowych, więc tylko dajemy. Bo nie byś po prostu szukać nie chciało. Jak nie było pomarańczowych? Pewnie te jabłkowe jak zostały te resztki, to pewnie są do dupy, nie? Ale... Teraz to 2,85 i kupiliśmy Divo. Pamiętajcie, że zostawić suba i like. Wszelkie doświadczenie tutaj widać do tego zawodnika w jedzeniu lodu. Polewa jak polewa, tak samo smakuje cały czas. Polewa, no. Nic się nie różni. Mocniej strzela niż tamte. Słychać, nie? Lub jabłkowy jak... Normalnie jak jabłko smakuje normalne. Sorbet jabłkowy, to nie jest specjalnego, ale dobry. Dobrze wyważone są smaki. Spróbuję coś zrobić. Widzę ekipy. Widzę ekipy, widzę. Ja to zaraz wypiję, nie? Ale ogólnie to oddaję sobie w wodzie, szczerze mówiąc. Sok jabłkowy po prostu nawet dobrze wyważony smakowo, nie jest za słodkie. Polewa taka sama jak w poprzednich. Bo kolor ma inny. Dobra jest, no tylko kolor. Czyli barwnik po prostu dodali. Wersja budżetowa. Karol Fis Wiśniewiecki, weź się postawię po prostu. Ja rozumiem, że masz dużo pieniędzy. Wzywasz go teraz na fame, będzie się a mogę. Czy taki jakby sparing może? Ciemne uliczce. Bo. A ten dalej k***nę mi tego loda. 8 na 10. Ja daję takie 7 na 10, bo nic mnie nie zaskoczyło, ale... 7. Ale mają dobre konsystencje, nie są za słodkie. Są twarde. Jakby leżały w zamrażarce chyba z miesiąc. Średnia wychodzi 7,5, dziękuję. Mam parę z matematyki, ale zapraszam. Ja też. Bobcia! Jak? Ja mam 2. Polecamy i do następnego. Gówno, nie powiedziałem.